Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na ostatni już odcinek Zagrajmy w Sonic Colors Ultimate. Poprzednim razem przeszliśmy sobie świat numer 6, a raczej planetę numer 6 pod nazwą Asteroid Coaster. I jak widzicie po tym wyniku, bardzo ładnie nam tutaj poszło. Mamy praktycznie 60%, mamy 5 rank A, 1 S i 1 D jak dupa. Dzisiaj zabieramy się za ostatnią już planetę z gry, czyli Terminal Velocity. Zaczynając z aktem pierwszym, który jest dosyć krótki, ale trzeba się sprężać, dlatego że za niedługo mamy walkę z ostatnim bossem, a później poziom epilogowy. Bez zbędnego przedłużania, jedziemy z koksem! I ja to nagram tego samego dnia po tym, poprzednim odcinku. Hey, Tails? Yeah? I got a bad feeling about this. Good, so it's not just me. When I feel the ground shaking under my feet and see plumes of dust rising and rubble tumbling and aliens running for their lives, yeah, I get a bad feeling. So, how about you and me make like Eggman's hairline and recede? This isn't joke time. This is running to the space elevator time. Sorry, couldn't help myself. We're out of here. Yeah, we're running now. Tak więc Sonic i Tails uciekają przed niebezpieczeństwem. I jedziemy. Terminal Velocity Act 1. I jedziemy z koksem. Kurcze pieczone. Medieval 2 coraz bliżej. Po tym let's playu zabieramy się za Medka 2. Oj, oj. Nie sądziłem, że kurde to tak szybko nastanie. No ale no cóż. Fajnie, fajnie, nie powiem, że nie. Dobra, więc teraz trzeba uważać, ponieważ tutaj nas będą chcieli atakować robociki. Zazdrosne szmaciury jedne. Dokładnie tak, a my ich profesjonalnie wymijamy. No może tutaj nie do końca tak doszło, ale przynajmniej próbowaliśmy. Przynajmniej nam jako tako w miarę idzie. Teraz trzeba uważać. A! Dobrze! Dobrze, kurde! Ale tego nie udało mi się uniknąć. Za wszelką cenę nie udało mi się tego uniknąć. Szkoda. I teraz, moi drodzy, jest kluczowy moment. Dlaczego? Ano dlatego, że znowu mamy tutaj badników, kurde, którym się ewidentnie nudzi i trzeba im po prostu skopać zadek w ten oto sposób. Tak po prostu driftując sobie i sobie przy okazji nabijając punkty. A czemu by nie? Korzystajmy póki możemy, czyż nie? Chyba na tym to wszystko otóż polega, no nie? Żeby powbijać sobie punkty, jak gdyby nigdy nic. 118 tysięcy, to jest bardzo fajny wynik i 700 punktów. 118 tysięcy 700. I teraz mamy tego oto frajera, pamiętacie go? Teraz możemy, że tak powiem, unikać jego ataków. I tak będziemy też robili. Możemy normalnie skakać, gdzie wcześniej nie dało rady skakać w konfrontacji z nim. On był z Aquarium Park, jak dobrze pamiętacie. Ale śmietnik, kurde, tutaj wrócił i próbuje mnie ubić, ale mu się nie uda. Troszeczkę podładowałem telefon przed nagrywką, żeby nie było akcji, że znowu mi generalnie... No wiecie, o co chodzi. Brakuje miejsca. O, i teraz możemy spadać przed nim. Spadamy, 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 spadamy. I się nie zatrzymujemy. Patrzcie, jak jedziemy z koksem. Elegancko. On już nas nie dogoni chyba. Tak przynajmniej mi się wydaje. No, nie dogonił nas śmietnik jeden. Dobrze. I ranga A. Oczywiście, zasłużona A. Jak najbardziej tak. I niestety 713 nie udało nam się zbić, ale przynajmniej te 400 i A mamy zbite, tak więc jest good, jest dobrze. Skoro to był akt pierwszy, to teraz przyszedł czas na bosika, moi drodzy. Ja już się nie mogę doczekać. Wisp tutaj nam uciekł, ale powiem wam szczerze, soundtrack i ogólnie sam pomysł na ostatni poziom jest fenomenalny. I tutaj w ogóle nie mamy już żadnych retringów. Tak więc jedziemy z koksem. Czas na konfrontację z Eggmanem. Time to bail. It can't be. Leaving so soon.
There are no lines, and I've saved the best rides for last. At least let me stab your hand so you can come back in. I know you're trying to be clever with this whole amusement park pun thing, but it's just coming off lame. So just say you're going to destroy us and stop embarrassing yourself. Curse you, Sonic! Not only do you foil my plans, but you foil my speeches as well! I work hard on them! No matter, I will destroy you, and I will be victorious! Is that better? Like a million times better. Thank you. This robot is special! He's powered by the energy from your little friends! He is invincible! So I'd say it's been nice knowing you, but it hasn't. I have to admit I'm a little scared. I don't think we can beat this guy. See you on the ground, buddy. Huh? Sonic, no! Just got one last thing to do! As for you... No to moi drodzy, Tails odjechał w siną dal, a my lecimy z bossem Terminal Velocity. Ciekawe, czy on będzie taki trudny, jak go niektórzy piszą. Zaraz się przekonamy. Na początku zaczynamy spokojnie. Na spokojnie, dokładnie tak. Tutaj musimy oczywiście uważać na kwadraciki, które nas będą spowalniać, a raczej skrzynki. Tak bym mógł to ująć. I sami jak widzicie, boss jest po prostu bardzo prosty. A, oczywiście tutaj zapomniałem go zaatakować. Ale trudno się mówi. Ale z tego co widzę, to walka z nim nie będzie jakaś super trudna. Jak widzicie zresztą. Myślę, że ja zostanę tak łatwo zaatakowany. Hehe, nie tędy droga, drogi Eggmanie. Izium! Ale żeś oberwał. Pa, ile pierścieni tracisz, gościu. Co ty sobie wyobrażasz? Muzyka, która nam towarzyszy w tle, jest oczywiście jak najbardziej w porządku. I ponoć ta walka, z tego co słyszałem, przypomina bardzo walkę z Sonika Lost World. Oj, oj, oj. Tutaj łatwo można pierścienie stracić, niestety. Przez to, że on tak ustawia te kwadraty dziwnie. Dobra, jestem z powrotem, kurde, kurier wbił. Ale dobra, kontynuujemy dalej. Mamy tutaj na razie dwa wispony uratowane, bardzo dobrze. Ogólnie sam poziom polega na tym, żebyśmy wszystkie wispony uratowali, tak więc musimy jakby się tego wszystkiego trzymać i uważać, bo on tutaj jest nieobliczalny, ten Eggman, ze swoimi atakami. Dobrze, ale uniknięte, elegancko. Myk, 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 myk. I myk. Dobrze, ale obrywasz, gościu. 36 pierścieni, to jest dopiero wynik. Piękny. No, ale się żeś denerwował, ojoj. Dobra, straciłem tu pierścienie, niestety lipa trochę z tym. Ale trudno się mówi. Trzeba, że tak powiem, jakoś to przeżyć. Najwyżej będę bez pierścieni, trudno się mówi. Okej. Trzeba patrzeć na jego ataki. O, szybciej, coraz szybciej atakuje. Ale on triggera złapał. Bez kitu. Dobrze. Ale żeś się, gościu, striggerował. Dobrze. I XXX spamujemy cały czas. Elegancko. Oj, tutaj nam już nie pykło. Kurde, sama końcówka. Mogłem sobie jednak te pierścienie zostawić. Dobra, tak więc widzimy się na tej końcówce. Teraz już mniej więcej widzicie, na czym boss polega. Niestety. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. 62 pierścienie, cały czas trzymamy pierścienie przy sobie. Eggman się wkurwia coraz bardziej. Bardzo dobrze, to mi się podoba. O, o, o. Dobrze, tak to powinienem wcześniej uniknąć. Teraz uwaga na te kwadraty. Pyk, pyk.
Pyk, pyk. Elegancko, jak to ominięte pięknie zostało. Dobra, teraz trzeba uwalić, bo on będzie coraz szybciej tym laserem atakował. Ale dam radę. My mamy nie dać rady. I jedziemy. Myk, myk, myk. I myk. Oh yeah. Dobrze. Patrzcie teraz na to. Widzicie? Wszystkie respawny się łączą i patrzcie, co teraz robimy. Ale w dupsko dostał! Yes! Uhu! Dobrze! Ale podziśnięty! Jaki to był łatwy boss! O kurcze pieczone! Ranga A, no kurde, za tego bossa jakby się dostała rangę D jak dupa, to trzeba było być naprawdę niezłym, brzydko mówiąc, dzbanem. I jeszcze życie dostałem, no coś pięknego po prostu. My head. Who turned out the lights? At Eggman's incredible interstellar amusement park, you can feel comfortable knowing your safety is our number one. Oh, shut up! Tak jest. Teraz zaczynamy akt drugi od razu. To jest nasz ostatni epilogowy poziom. I to jest poziom, w którym musimy uciekać przed tymi wszystkimi dziurami. Dosłownie. To jest jeden z prostszych poziomów. Patrzcie na to. Cały ten terminal Velocity się rozpada. Sonic jedyne co teraz może zrobić, to tylko i wyłącznie uciekać. Na lewo i prawo. Nic więcej. Tutaj nie ma już żadnych przeciwników. Tu nie ma żadnych zasad. Tu po prostu musimy uciekać. I przy okazji skakać. Ale pytanie, czy my to przeżyjemy? Czy my to, kurcze pieczone, przeżyjemy? To jest doskonałe pytanie, na które ja nawet nie znam odpowiedzi. Gotta do what a hedgehog's gotta do. Great job, Sonic. Thanks, but I had a little help during that last part. Saving us. He says, you are welcome. That thing's translating pretty good. Yep, I finally got all the kinks out. We can talk to them perfectly now. Oh, great. He says, goodbye, my friends. I have to go. Just when I got this thing working. Better late than never, buddy.
Moi drodzy, teraz możemy sobie biegać na napisach końcowych. To by było na tyle. Przeszliśmy Sonica Colors Ultimate. Ho, dobrze. Jestem z tego powodu zadowolony, chociaż troszeczkę jest mi przykro, dlatego że świetna to jest produkcja. Nie mogę powiedzieć, że to jest najlepsza gra z serii Sonica, ale bawiłem się przy niej naprawdę bardzo dobrze. Mimo że, kurde, przeszedłem ją w niedzielę zacząłem pierwszy odcinek. Wtorek był drugi i chyba trzeci nagrywany. Środa to był właśnie czwarty i piąty. Tak więc ja grę przeszedłem w zasadzie w 4 dni, jakby nie patrzeć. Bawiłem się naprawdę świetnie. Ja wiem, że wszystkiego z tej gry nie zrobiłem. Znaczy no, zrobiłem jakby przeszedłem całą fabułę gry. To jest jasne oczywiście. Ale no niestety no nie udało nam się chociażby zdobyć wszystkich szmaragdów chaosu, tak jak to jedna strofek sugeruje, ale spokojnie, zostawimy sobie to na live'y. Ewentualnie może jakiś bonusowy odcinek z tego będzie. No i jeszcze Gameland został jako taki bonusowy odcinek, żeby tam wam pokazać, ale to już jest coś, co pojawi się, nie musi się koniecznie teraz pojawić, może to się w każdej innej chwili pojawić. A więc jak ja grę oceniam? Soundtrackowo jest po prostu piękna, przepiękna bym mógł nawet powiedzieć. Graficznie wygląda też bardzo fajnie, chociaż minus to oczywiście cutscenki, które są przeportowane z Nintendo Wii. Nie są w ogóle w żadnym wypadku zremasterowane, tylko przeportowane, co widać jakby po jakości tych cutscenek, a przynajmniej na wersji PS4. Dodatkowo co jeszcze? Czasami miało się wrażenie, że Sonic troszeczkę się nie słuchał pod względem kontrolek, że troszeczkę miał w dupie to wszystko. Co ty na przykład chciałeś, nie wiem, pójść w prawo, a on ci specjalnie w lewo szedł. No co tu mogę więcej jeszcze powiedzieć? Fabularnie gierka naprawdę się fajnie prezentuje. Nie mam tutaj do czego się przyczepić. Może po prostu czasami gierka za bardzo sobie nadużywała swoje poczucie humoru. No to może to mogę co jedynie powiedzieć. Chociaż nie wiem czy się wsłuchaliście, ale jak walczyliśmy teraz z Eggmanem, to leciała muzyka Reach of the Stars w wersji orchestralnej tam przed pokonaniem Eggmana, co jest takie w sumie fajne, bo bardzo lubię Reach of the Stars w wersji orchestralnej, ale faktycznie przez to, że gierka jest bardziej grana na zasadzie takiej, że tutaj wiecie, jest dużo takiego humoru pokazanego, no to tak troszeczkę brzmi to trochę niepoważnie przy takiej gierce z takim nastawieniem. No cóż, wszystkie planety zostały wyzwolone spod kontroli Eggmana, a wszyscy sobie żyli długo i szczęśliwie. Wispy, że tak powiem, uratowały Sonica i Sonic uratował Wispy, tak więc mamy tutaj deal 50 na 50. A wam? Jak podobał się ten let's play? Napiszcie w sekcji komentarzy, czy fajnie go prowadziłem, czy w sposób ciekawy i informatywny był on prowadzony. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się mój content, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawiane w opisie. I tak słowem końca, mogę co jedynie tyle powiedzieć, że z jedną rzeczą się pomyliłem, mianowicie imię drugiego robota nie było Orbot, znaczy nie był robot, tylko był Cubot. Orbot i Cubot bodajże oni tak się nazywali. To są właśnie te klakiery Eggmana. I to, że on tam miał inny głos, bo inny chip miał zainstalowany, ale myślę, że cutscenki razem ze mną oglądaliście, to raczej wiedzieliście, o co chodzi. Dobra, ja się z wami żegnam, ja już się zamykam, wy sobie tutaj słuchajcie tej muzyki i zobaczcie ostatnią cutscenkę, dlatego że po napisach jest ostatnia cutscenka, a my widzimy się w kolejnych let's playach na moim kanale. Teraz zabieramy się za Medieval 2. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Adios. Siema. On the bright side, a certain someone got their voice back.
I feel like my own self! All I want to do is talk, talk, talk! Hey, remember when we were chasing those little alien guys? What's up with those things anyway? They sure were funny looking! Smell that dope! What I wouldn't give for the maddening silence of space right about now. Sushi, hey, I heard they started using fish! Bummer we didn't bring any with us! Not that we can eat it since we're robots, but we could have looked at it! I love looking at stuff! I love stuff! The fireworks on the end was great! Hey, how did you get all this stuff to blow up like that anyway? Loved it! By the way, can you destroy Sonic this time? No, I'm sorry! You'll never destroy Sonic! Where are we